Szczęść Boże, coś wam powiem. Czym jest religia? Wielu ludzi sprowadziło ją do wyznania nauki o Bogu, o sakramentach i przykazaniach. Wychodzi na to, że religia stała się sposobem zachowania względem Pana Boga, a nie spotkania z Nim. Całe mnóstwo zakazów i nakazów sprawia, że nie wchodzi się na teren, którego nie jestem pewien. A tym samym nie wchodzi się w relacje z Bogiem, bo tak prawdę mówiąc, boimy się Go poznać. Jesteśmy religijni bardziej ze strachu niż z wyższych pobudek. Papież Benedykt, komentując dzisiejszą Ewangelię, powiedział: to Słowo Boże dotarło do nas za pośrednictwem Ewangelii, jako jedna z syntez całego orędzia chrześcijańskiego. Prawdziwa religia polega na miłości Boga i bliźniego. Skoro czytamy dziś o głodzie i miłosierdziu, to połączmy te dwie rzeczy. Głód jest odczuciem braku niedostatku, pragnienia. Jemy, żeby ten nasz fizyczny głód zaspokoić. Spotykamy się z bliskimi nam osobami, żeby zaspokoić głód tęsknoty. A z Bogiem? Co robimy względem Niego? Przeciętny katolik zalicza uczestnictwo na mszy, zalicza spowiedź, zalicza chrzest i komunię dla dziecka. Dla takiego człowieka Bóg nie jest ważny, bo liczy się przepis i tradycja, bo tak powinno być. Wcale tak nie powinno być. Dzisiaj Pan podchodzi do zbioru Twego życia, aby zebrać owoce świętości. Znajdzie jakieś? Jeśli nie ma głodu Boga, to i nie ma owoców. Wszystkie te pobożne czynności są w jakimś stopniu ofiarą, ale nie wiem, na ile płynącą z serca, a na ile z takiej zwykłej kalkulacji. Natomiast Pan dziś mówi, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Słowo miłosierdzie często jest wypowiadane przez ludzi, bo ono brzmi pięknie, tak wzniośle i tajemniczo. Słodkie jest słowo miłosierdzie, a jeśli słowo jest takie słodkie, o ile słodsza jest sama rzecz. Kto chce otrzymać miłosierdzie w niebie, musi je praktykować na tym świecie. Tak powiedział święty Cezary z Arles. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, chce nas miłosiernych. Przez ten czyn apostołów, którzy zrywają kłosy w szabat, a faryzeusze się tego czepiają, Jezus uświadamia nas i prowadzi dużo głębiej niż ten widzialny znak. Uświadamia nam, że głód, który być może w nas jest nienazwany, to głód serca, głód Boga i Jego słowa, Jego życia w nas. To głód pokoju i radości. On właśnie w święty dzień daje nam siebie samego na pokarm. Swoje słowo, swoje ciało i krew. Karmi nas dosyta. Natomiast ja spotykam ludzi, którzy chyba mają inny pokarm, bo w czasie komunii nie podchodzą po Jezusa. Na kilkadziesiąt obecnych na mszy podejdą może 3-4 osoby. Więc co z resztą? Czy to nie jest tylko właśnie złe spojrzenie na religię i wiarę? Tylko na wypełnianiu obowiązku się zatrzymujemy, że obecność zaliczona, ale nic więcej? Nie dotyczy to osób, które nie mogą, ale pozostali? Eucharystia jest nową Paschą, a barankiem jest sam Chrystus. Skoro Pascha była wspomnieniem wyjścia z niewoli egipskiej, to Chrystus wyprowadza nas z niewoli grzechu. Tylko w pokorze możemy przyjąć pokarm, który pochodzi od Boga. Bez tego pokarmu niechybnie zginiemy. Umrzemy duchowo, od środka. Powalczmy dla siebie i innych o to, by nie być wypełniaczem rytuałów religijnych czynionych z obowiązku, ale prośmy o to pragnienie, o ten głód miłości, prawdy, dobra i samego Boga, by On zaspokajał nasze łaknienie. Z Panem.